Dobra, słuchajcie. Czytałem wasze komentarze i słuchajcie. I zobaczmy, co w tym Yamikonie z poprzedniego odcinka, czyli z naprawy DJ220K. Co to jest za firma? Intex. Tego sprzętu estradowego. Ten, który tam lata w środku. Zobaczmy, co w nim w środku jest. Rozbierzmy go sobie. Weźmy tylko jakieś szczypce. Yamikon. Żeby była jasność. Nie wiem, czy podróba, czy nie podróba. Zobaczymy, czy podrobili, czy nie. Zaraz się okaże. No jeden urwany, słuchajcie. Jeden się urwał. To była jego pewnie przyczyna, ale czemu pokazywał miernik diody? Dobra, dalej nie ma co tak robić, tylko trzeba zrobić tak. Luźny, bo luźny, no. Cała przyczyna usterki, słuchajcie, to urwana blacha wewnątrz od podstawki. Reszta nasiąknięta, no. Następny tygielek na aluminium, tak? Dlatego luźny. Dlatego, że luźny, to się urwało pewnie przy przenoszeniu. I to była cała jego przyczyna, słuchajcie. Nie będziemy go dalej rozwijać, bo po prostu elektrolit szkoda. Szkoda, że tak powiem. Rąk. To by było na tyle. Się po prostu urwał. Pozdrawiam.